Włoskie miasto Werona chce ustanowienia dzień 25 marca Narodowym Dniem Życia Nienarodzonego. To zachęta, by docenić wartość ludzkiego życia. Werona boryka się z gwałtownie spadającym wskaźnikiem urodzin. Podczas spotkania Rady Miejskiej dyskutowano o tym, jak przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom i zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin. Burmistrz tego włoskiego miasta zaproponował ustanowienie 25 marca Narodowym Dniem Życia Nienarodzonego. Takie święto miałoby stanowić promocję macierzyństwa i pomóc w zrozumieniu, że dzieci są bogactwem, podkreślał włodarz Werony. Dodał, że potrzeba konkretnej zmiany kulturowej, która da rodzicielstwu i rodzinie centralną rolę w społeczeństwie. Burmistrz napisał w tej sprawie list do przewodniczących obu izb włoskiego parlamentu: Włosi nie mają już dzieci. Jest to problem narodowy, z którym musimy się zmierzyć w trybie pilnym i w jak największej jedności, ponieważ. Konsekwencje spadku liczby urodzeń dotyczą nas obecnie, ale przede wszystkim w przyszłości, z poważnymi konsekwencjami dla następnych pokoleń. W obliczu demograficznej zimy stoją nie tylko Włosi. Jednak eksperci alarmują, że jeśli we Włoszech niż demograficzny się utrzyma, to do 2050 roku populacja w tym kraju zmniejszy się o 1 trzecią. Niedawno do zakładania rodzin lub adopcji wezwał ojciec święty Franciszek. Zaprzeczenie ojcostwu lub macierzyństwu umarło. Umie... Mniejsza nam, odbiera nam człowieczeństwo i w ten sposób cywilizacja starzeje się i jest pozbawiona człowieczeństwa, bo traci bogactwo ojcostwa i macierzyństwa, wskazywał papież Franciszek.